inne zasady jeżdżenia, ale tutaj nie. W nocy czy przy złej pogodzie w Wyoming na przykład, przy śniegu, czy to wszystkie oversize'y są ściągnięte na pobocze i po prostu nie jeżdżą. Nie ma takiej możliwości, żeby one jeździły. Po prostu ludzie tutaj, no policja chyba jest zabroniona, jakieś przepisy są odnośnie takich ładunków i po prostu one przy złej widoczności nie jeżdżą. No to wiadomo, no nie dziwcie się, facet ciągnie śmigło, to jest dwa razy taki trailer jak na przykład jak mój. Popatrzcie, ja mam dość długi, prawda, 53 stopy jest, a on może ze 100 stóp ma taki ładunek, takie śmigło. Może kiedyś będę, jak będzie coś takiego ciągnięte, może się da nagrać jakiś taki szybki filmik do pokazania. Więc no po prostu w nocy tego nie widać i przy złej widoczności. Przywalić czy coś, to krótki temat by był, więc lepiej nie kusić losu. Nie można, to nie można. Więc te ładunki nie jeżdżą. Gdzie w lusterku? Ten mi siedzi na tyłku. Najczęściej jest taki temat z tymi samochodami osobowymi, że jak się zaczyna je wyprzedzać, to one zaczynają przyspieszać. I często i gęsto jest tak, że facet się nagle budzi, no ale jak to go ciężarówka wyprzedza? Więc często mam taki, on zaczyna mi przyspieszać, no i wtedy ja muszę zwolnić, no bo wiecie, no ja tu jest 70, tam 72 over mogę jechać, no ale nie będę jechał 10 over, chociaż tutaj takiego trochę widziałem. I jechał też jakiś team Express Van Line, to tak się nazywa. Oni wożą takie przeprowadzki, takie tam na jakieś wystawy czy coś, takie tam ładunki. No i oni tak cisnęli właśnie tym trokiem. Tutaj jest 75 cisnęli. Ale Wajowa to takie, tak trochę wam powiem, że jest niebezpieczne, bo raz, oprócz tych wag, gdy tutaj są naprawdę te wagi dość ostre, często robią inspekcje. Mojemu koledze kiedyś to robili chyba 6 czy 7 razy inspekcję w ciągu miesiąca. No za każdym razem go ściągali normalnie, to tragedia. To jeszcze jest taki patrol highway i oni też robią normalnie inspekcję, tylko wiecie, no troka ci nie zrobi na autostradzie albo na tutaj na zwanym shoulders czy na tym poboczu, nie? No nie zrobi ci tego, nie? Ale sprawdzi ci książkę. Taka inspekcja, no tam kierunkowskazy, klakson tego, no to ci sprawdzi, a resztę nie sprawdzi, prawda? No ale książkę sprawdzi, nie? Już ci wwali w ten, już ci zaznaczy, jesteś w komputerze i po prostu koniec jazdy jest. Wtedy musisz jechać na książce, nie da rady. Bo coś wstało, to chyba wstała Kasia. Kasia sobie pośpiwała. Więc tak to jest, więc tutaj zaraz jeszcze jakieś ze 2-3 mile i powinna być ta waga. Ja ją przyjadę, pokażę wam jak ona wygląda i tutaj praktycznie to się skończy odcinek o wagach. Będzie ta waga. Dlatego też się skończy odcinek, że dojeżdżamy do Des Moines czy Des Moines, czy jak tam ludzie mówią. A tam jest roboty drogowe są, no i tam ludzie różnie jeżdżą, różne tam akcje były zawsze, więc tak, no nie za ciekawie. Co? A poproszę kanapkę, pewnie, że poproszę, z sierkiem. Tak to waga, tak pamiętam, że ona tutaj miała być, ale jakoś jej nie ma. To ostatnio, teraz jest taka już w miarę droga, ale wcześniej to było construction, czyli było zwężenie na drodze, roboty na drodze i to tak się jechało, 55 mil na godzinę i tak się tłukło się. Połówkę. Więc ja poczekam, aż nie będę przerywał, nagrywał następnego, najwyżej coś tam się utnie. I ten, jak to się nazywa, i tu chyba zaraz za tą górką, tak mi się wydaje, bo tak jeżdżę, zawsze, powiem wam szczerze, że zawsze ja tu w nocą mnie najczęściej jeżdżę, w dzień to ja tylko w sobotę tutaj jeżdżę tędy, jak wracam z Kalifornii, to też tuż nad ranem tędy jeździmy, więc
A druga waga jest trochę w innym miejscu. Druga waga, to jest tak zwane to lotnisko, co wam mówiłem, jest przed Des Moines jest, i też ona jest, no, jest jakieś tak 10 mil przed Des Moines jest, jakieś tak. I też one chyba do 6 rano nie robi, a od 6 zaczyna robić. Jest otwarte i też tam tak się wjeżdża długo. Też są bypassy, lekkie troki zjeżdżają na te szybkie ważenie, zważą ich od razu i one po prostu, taką strzałka jest i tam pisze bypass. Kiedyś jak będę zjeżdżał czy coś takiego, to może coś nagram, ale to Kasia musi nie spać. Tylko wiecie, jest taki problem. Druga osoba nie może siedzieć obok mnie w sliperze, czyli tutaj przy kabinie nie może siedzieć z przodu. Kiedyś siedziała, ściągnęli nas na wadze i jakiś problem był, powiedzieli wprost, że osoba, która jest na slip, czyli na spaniu, ma być w sliperze, nie może siedzieć w kabinie, więc ona mogłaby to nagrywać, ale musiałaby siedzieć z tyłu, prawda? Więc tak, o, patrzcie, jest tutaj, dojeżdżamy i pisze wait station 1 mila, prawda? Dobra, jedziemy, ja tu trochę zwolnię, bo jednak waga to waga. I pokażę wam jeszcze jeden motyw. Tu jest tak zwane, są takie ramiona, wysięgniki takie. I jeżeli ma się coś takiego jak pre-pass taki, czyli taką skrzynkę, coś jak iPass na autostradę, tu też jest takie, lepsze firmy to mają, my tego nie mamy. No to tutaj ściąga sygnał, o tutaj patrzcie, te ramię widzicie, te ramię ściąga sygnał, no i po prostu są takie trzy diody, tam jest czerwone albo chyba zielone, jak zielone to jedziesz prosto, jak czerwone musisz zjechać, kurde, jeszcze jakieś takie jedno coś tam, ale no i patrzcie, tutaj widzicie, jest, pisze wait station is closed, czyli jest zamknięte, tak? Więc tutaj, a wjeżdża się, patrzcie, wjeżdża się tutaj, dlatego i sami zobaczycie, lotnisko czemu, no patrzcie jaki wjazd tutaj jest długi. Jest wjazd, pisze na wait i tam jest tak, tam jest takie, widzicie, jest taka bramka i są takie strzałki, a przed tymi są takie też są takie czujniki, to oni sensory mają, oni mają na podczerwień, prześwietlają całego troka bodajże. Cały trok jest prześwietlony, czy ktoś jest w środku, czy nie jest, co się wiezie. Fajny samochodzik? Fajny. Więc tutaj nie widać już, no i tutaj jest domek, tutaj tam przy tym jest waga. O, i widzicie, tak jak mówiłem, oversize stoją? Stoją, to zawsze stoją, wiozą rury, to są części do wiatraków, to są te nogi do wiatraków. Stoją, stoją, czekają, będą w poniedziałek ruszą. Więc to będzie koniec tego odcinka i trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich oglądających, do zobaczenia, do następnej części.